Harmonogram 1090 to jedna z najbardziej opłacalnych form inwestowania na rynku pierwotnym. Przy podpisaniu umowy deweloperskiej wpłacamy deweloperowi 10% wartości nieruchomości. Pamiętaj, nawet kupując mieszkanie dla siebie, o tym, żeby wpisać prawo do dokonania cesji w umowie deweloperskiej. Ile muszę zarabiać, żeby dostać kredyt? Jaki powinienem mieć wkład własny? To najczęściej zadawane pytania, na które równie często zmienia się odpowiedź. Natomiast równie ważnym pytaniem jest to, jaka forma finansowania jest najlepsza na rynku pierwotnym i tu już odpowiedzi bywają bardziej stałe. Jeżeli martwisz się tym, że nieruchomości są drogie i musisz posiłkować się kredytem, aby taką zakupić, to nie jest aż takie istotne, dlatego że większość deweloperów budujących w Polsce posiłkuje się kredytami inwestycyjnymi. Nazywam się Maciej Wellman. Od 2014 roku aktywnie inwestuję w nieruchomości. Nazywam się Patryk Sołtysiak i od 2013 roku obracam nieruchomościami. Jeśli martwisz się tym, że mieszkania są drogie i musisz brać kredyt, aby sobie na nie pozwolić, nie przejmuj się. Deweloperzy są w podobnej sytuacji. Miażdżąca część firm, także na zbudowanie bloku, osiedla, potrzebuje kredytu. Kredyt hipoteczny jest to najtańszy sposób na zakup nieruchomości, wykończenie jej bądź budowę domu od podstaw. Na jego koszt składa się kilka elementów. Oprocentowanie to z pewnością ważny czynnik, na który kredytobiorca powinien zwrócić uwagę. W przypadku kredytów hipotecznych waha się ono od 2,5 do 5%. Warto wiedzieć, że oprocentowanie jest zawsze podawane w skali roku i bezpośrednio wpływa na koszt kredytu. Składa się ono z indywidualnej marży banku oraz stawki WIBOR, zależnej od warunków rynkowych. Pożyczamy 500 tysięcy i musielibyśmy oddać 2% więcej, gdybyśmy pożyczali pieniądze na rok. Kolejnym istotnym składnikiem jest WIBOR. Banki między sobą pożyczają pieniądze na ściśle określony procent. On jest skorelowany ze stopą procentową, aktualnie jest wyższy o 1,2%. Zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj przy rosnącej inflacji te stopy procentowe cały czas idą do góry, ale jest na to zabezpieczenie, ponieważ możecie wziąć kredyt hipoteczny ze stałą stopą oprocentowania, czyli przez 5 lat macie gwarancję, że wasze raty nie wzrosną. Przy dzisiejszym rynku, przy galopującej inflacji, przy tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, uważam, że to jest must have i każdy musi taki kredyt wziąć i mieć pewność, że przez 5 lat te raty go nie zaskoczą. Pamiętajcie, że jak będziecie rozmawiać ze swoim doradcą finansowym, musicie mu szczerze powiedzieć, do czego potrzebujecie tego kredytu hipotecznego. Jeżeli kupujecie mieszkanie dla siebie bądź na wynajem, to najważniejsza dla Was będzie łączna opłata, jaką poniesiecie za kredyt hipoteczny. W momencie, kiedy kupujecie mieszkanie pod flipa i chcecie się posiłkować kredytem hipotecznym, musicie jasno powiedzieć swojemu doradcy, że kupujecie to mieszkanie i macie zamiar spłacić ten kredyt w ciągu około 6 miesięcy. Dla Was nie będzie istotne, jakie jest oprocentowanie kredytu, czy 2, 3, 4 czy 5%. Dla Was najważniejsze będzie to, żeby nie zapłacić bankowi prowizji za udzielenie. Bo czy Wasza rata będzie wyższa o 400 czy 500 zł, miesięcznie, a nie zapłacicie na dzień dobry prowizji w wysokości 10 tysięcy złotych, no to jest strategiczna różnica. Kolejnym elementem przy kredycie hipotecznym, na który warto zwrócić uwagę, to jest tak zwany cross-selling usług. Każdy, kto sprzedaje jakiś produkt, tak naprawdę zarabia mniej więcej na usługach dodatkowych. Bank będzie skłonny obniżyć Wam marżę, czyli tą opłatę, którą od Was pobiera przy udzieleniu kredytu. Na przykład na rzecz tego, że zdecydujecie się na ubezpieczenie nieruchomości przez bank, będziecie korzystać z karty kredytowej, będziecie mieć wpływy na konto w tym banku i tak dalej. Są to czynniki, które rzeczywiście rzutują na ofertę bankową i warto się z nimi zapoznać. W niektórych oczywiście przypadkach warto skorzystać, otworzyć sobie kartę kredytową, czy z niej będziecie korzystać, czy nie. Czasami bank będzie wymagał, żeby przeprowadzić z nią transakcję, ale ten finalny koszt będzie mniejszy. Natomiast jeżeli będziecie kupować mieszkanie dla siebie na wynajem na długi termin, no to musimy o tym pamiętać, że ten całkowity koszt kredytu jest dla nas najistotniejszy i w tym momencie tak naprawdę musimy nominalnie wrzucić sobie oferty poszczególnych banków, które dostaniemy od swojego doradcy finansowego i porównać w zależności od tego, jak długo chcemy być właścicielem mieszkania, może nie tyle właścicielem mieszkania, co jak długo planujemy spłacać ten kredyt.
Kolejna tak naprawdę strategiczna kwestia, jeśli chodzi o formy finansowania inwestycji, to możliwość przerwania tego finansowania i wyjścia z inwestycji, czyli prawo do dokonania cesji. Cesja to konstrukcja prawna pozwalająca na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy na nową osobę. W przypadku umów deweloperskich wierzycielem jest pierwotny nabywca lokalu, zwany także cedentem. Wierzytelnością jest zobowiązanie do zapłacenia określonej kwoty za lokal na rzecz dewelopera, a nowa osoba, która stanie się w przyszłości ostatecznym właścicielem mieszkania, nazywa się cesjonariuszem. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że znaleźliście już klienta, wypracowaliście sobie bardzo dobry zysk, no i chcecie dokonać sprzedaży mieszkania. A okazuje się, że inwestycja jest w trakcie budowy, a deweloper nie wyraża na to zgody. I co wtedy? Albo inna sytuacja, potrzebujecie przerzucić swój kapitał na inną inwestycję, no i znowu jesteście zablokowani. Jakie jest na to rozwiązanie? Właśnie cesja, która jest podstawowym narzędziem flipowania na rynku pierwotnym. Pamiętaj, nawet kupując mieszkanie dla siebie, o tym, żeby wpisać prawo do dokonania cesji w umowie deweloperskiej. Bo przecież może Ci się nagle spodobać inna inwestycja bądź inne mieszkanie, a nie będziesz mógł sprzedać w trakcie budowy pierwotnie zarezerwowanego mieszkania. A tak, jeżeli będziesz miał to prawo, sprzedasz mieszkanie i może nawet coś jeszcze na tym zarobisz. Nabywając doświadczenie, zaczęliśmy dostrzegać pewną prawidłowość w działaniach deweloperów. Na bardzo wczesnym etapie inwestycji, w trakcie kompletowania dokumentów do wniosku kredytowego, są skłonni do znaczących ustępstw w zapisach harmonogramu płatności. Na czym to polega? Przy podpisaniu umowy deweloperskiej wpłacamy deweloperowi 10% wartości nieruchomości, natomiast pozostałą część, to jest 90%, na około 3 miesiące przed odbiorem kluczy. Ta płatność jest skorelowana z zakończeniem etapu budowy. Zawsze występuje około 3 miesiące przerwy od zakończenia inwestycji do momentu wydania kluczy. Harmonogram 10-90 to jedna z najbardziej opłacalnych form inwestowania na rynku pierwotnym, ba, na całym rynku nieruchomości. Niewielka, początkowa wpłata pozwala zarezerwować mieszkanie na wstępnym etapie inwestycji na długi czas i tym samym zamrozić jedynie ograniczoną kwotę. My ten system bardzo mocno udoskonaliliśmy. Wyobraźcie sobie, że idziecie do dewelopera na dowolnym etapie budowy, czy jest mieszkanie gotowe tak jak to, czy dziura w ziemi, wpłacacie deweloperowi 10% wartości nieruchomości, a resztę płatności robicie na przykład pół roku po odbiorze kluczy. Wiem, wydaje to się turbo abstrakcyjne przy dzisiejszym rynku, pomyślcie sobie, niemożliwe. Uwierzcie, że przekazaliśmy naszym absolwentom ponad 700 okazji inwestycyjnych, z czego 200 właśnie w takim systemie płatności. Jest to bardzo trudne do wynegocjowania, ale naprawdę działa i sprawdza się na tym rynku. Dzięki temu macie najwyższe możliwe stopy zwrotu w stosunkowo krótkim czasie. O tym, jakie są dla Was najlepsze formy finansowania, zadecydujecie sami. Jeżeli macie jakiś problem, zastanawiacie się, którą formę finansowania wybrać, napiszcie to w komentarzach, postaramy się Wam pomóc. Zapraszamy Was także do śledzenia naszego kanału, gdzie będziemy Wam cały czas przekazywać merytoryczną wiedzę na temat inwestowania na rynku pierwotnym. Śledźcie nasz kanał, zapraszamy też na Face'a, Flip na pierwotnym. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, miłego dalszego oglądania. Cześć! Cześć!